Marcin Chłopcy w Warszawie. Następny koncert. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, dzisiejsza gala Fundacji Spełnionych Marzeń, jakie utwory wykonaliście? Śpiewaliśmy taki nasz internacjonalny repertuar, który śpiewamy często w Polsce i także śpiewali i polską piosenkę, i śpiewali po włosku, po angielsku, rozrywkową muzykę, żeby troszeczkę ludzie z nami potańczyli i byli razem z nami. Oprócz występu, a dzisiaj wykonaliście ponad 9 utworów na dzisiejszej gali, również dwóch z Was wzięło udział w pokazie Dzieci Dzieciom, między innymi Ty. Powiedz, jak Ty się czułeś jako model? Super się czuł, naprawdę to było tak bardzo miło, bo Zosia taka ładna dziewczynka, no ja już zajęty, ale to tak wychodziły razem, trochę tańczyli, tak ludzie patrzyli na nas, to było bardzo przyjemne, naprawdę tak jak z dzieckiem swoim, to było super. Zapytam tutaj u kolegi, ponieważ tobie najtrudniej mówić w języku polskim, więc mówiąc powoli, powiedz, jak tobie podobała się dzisiejsza publiczność w ramach gali Spełnionych Marzeń, pokaz mody Dzieci Dzieciom? Дуже гарна публіка, дуже гарні всі люди сюди прийшли і я дуже задоволений, що я прийняв участь саме тут, тому що допомагати дітям – це одне з найголовніших наших завдань. Коли поновні панів побачимо в Польщі з кольним концертом, з кольним виступом артистичним? Коли поновні концерт? Плановий концерт. Mamy dużo planów teraz na następny rok i teraz układamy swoje trasy, bo dużo mamy takich propozycji i planów, ale no, jeszcze nie możemy to powiedzieć, bo musimy wszystko to ustawić. Ponieważ panowie jesteście na gorąco po koncercie w Lwowie, jak tam dopisała publiczność, jakie były emocje, jeżeli chodzi o koncert w Lwowie? Tak, był koncert. Naprawdę było bardzo przyjemno śpiewać w swoim kraju i w swoim mieście. To było coś takie pierwszy raz, taka była emocja, bo to były swoje ludzie. Dużo utworów takie śpiewali i kolędy, i taki rozrywkowy, i razem tańczyli, i śpiewali. To było super, fantastycznie naprawdę. Śpiewać dla swoich ludzi to jest po-osobliwym, no tak. Jednym z głównych sponsorów dzisiejszego wydarzenia była firma Amrit Oriental Food, między innymi Justyna Sypka. Proszę powiedzieć, jak wam udało się zapoznać się z tą firmą, która stała się w pewnym sensie waszym mecenasem kultury? Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że zapoznaliśmy Justynę. Ona jest no, naprawdę to jakaś bardzo osobliwa taka... Kobieta. Osoba. Taka kobietka, osoba, jaka no, robi wszystko od serca naprawdę. To jest takie rzeczy, jak to co ona robi, takie ludzie jest, no można policzyć na paluszkach, no naprawdę. Bo to jest największe to, co my robimy, to miłość i takie to, co się wróci później, nie? To jest ona od serca. Ma, tak. Ona ma takie otwarte serce, że każdy raz jak zobaczymy się razem, to no bardzo chcemy gadać i ona zawsze coś mówi, że ona tam pomaga, ona to robi, zawsze jakiś mecenat, no i taka, jak taki anioł na ziemi.